Pora na reportaż. Dziś o człowieku, który zorganizował ucieczkę więźniów z Auschwitz. Muzeum Auschwitz poinformowało, że na DVD ukazał się film dokumentalny opowiadający historię życia Kazimierza Piechowskiego, organizatora brawurowej ucieczki z obozu. Pan Kazimierz trafił do Auschwitz jako 21-latek w drugim transporcie polskich więźniów politycznych w czerwcu 1940 roku. Ucieczka. Tak zatytułowany jest reportaż Anny Rembas. Tu jest obóz główny, Sztamlager. Baraki, 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 kuchnia i tak dalej. Tu się wychodzi przez Arbeitmachtfrei do Lagergebiet, tam gdzie pracowaliśmy. Tu stoją te magazyny, a tu stoją te garaże, gdzie Genek pracuje. Tu wychodziliśmy do pracy i wracaliśmy do pracy. I to wszystko jest podwójnym płotem kolczastym i gęsto są te strażnice. Ja do dziś nie wiem, co to było, ale coś musiało być, że nam się te cegiełki układały jedna do drugiej w całość. Ale dlaczego się tak układały, to ja tego nie wiem, bo to wszystko naprawdę było niemożliwe. Tam, gdzie pracowałem, na parterze, to ten nasz nazywał się Zucker. On mówi do mnie, skocz na drugie piętro, przyniesiesz puste kartony. Ja wolę, poleciałem. Ale ciągle byłem taki nastawiony, może coś tego. Po prawej stronie, na drzwiach, mała emaliowa tabliczka Bekleidungskammer. Bekleidungs to znaczy odzież. Jaka może być odzież? Mundury. Przecież SS-mani nie chodzą w ubraniach cywilnych. Po apelu mówię, Genek, wiem, gdzie można mundury zdobyć. Gdzie? Tam, mówię, tak i opowiadam. No, Kazek, to trzeba by tam może sprawdzać, może kiedyś być otwarte. Codziennie 2-3 razy tam zamknięte, aż wreszcie taki dzień po kilku dniach, tyczko te drzwi otwarte. W takich chwilach to człowiek, tą pierwszą myśl, co w komputer wpadnie, to od razu się ją realizuje. A wpadło mi w komputer, wejdź do środka i coś mu powiedz. Bo ja wiedziałem, że jak otwarty, ktoś tam musi być. Więc wchodzę do drzwi, zdejmuję czapkę, bo SS-man to obowiązek taki był. Rotenführer, Sie sollen Hauptberufkommen. Panie Plutonowi, pan ma się zgłosić w głównym biurze. On zeskoczył, taka ławeczka była, tam coś układał na półkach, zeskoczył z tej ławeczki, jak mnie zaczął kładać, kopać, ja się przewróciłem. Ty, przeklęty złodzieju, polski psie, czy ty nie wiesz, że tu nie wolno wam wchodzić? I jeszcze, wreszcie mnie tam wypchnął, za mną drzwi poleciał. Ale ja, kiedy on mnie tam kopał, bił, to widziałem, tam było wszystko. Mundury, broń, amunicja, granaty, dosłownie wszystko. Mamy samochód, możemy mieć mundury. No dobra, druga cegiełka jest, ale jak się dostać do tych mundurów? Nadszedł dzień realizacji naszej ucieczki, 20 czerwca 1942 roku, a była to sobota. Wóz wzięliśmy spod kuchni, trochę było śmieci tam na tym wozie, trochę obierek, bo kuchnia jest tu, na terenie obozu głównego. Wyjeżdżamy przez Arbeitmachtfrei, pierwsza próba, bo nie wiemy, czy nas sprawdzi, jakie to komando, bo on ma księgę wszystkich komand, czy przepuści. I ja melduję jemu, więzień 918 plus 3 do Lagergebietu, gdzie się pracuje. A co wy tam macie? A to trochę śmieci, trochę obierek. A w drodze powrotnej przywieziemy płyty betonowe przed blok drugi. Akurat przed blokiem drugim coś tam właśnie robiono. Na gut up, czyli tak jak uważaliśmy, nie zaglądał do księgi, co to za komando. Jedziemy dalej, zostawiamy ten wóz na piechotę pod garaż do Genka. Dla niego mechanika kluczyk dorobić to jest kaszka z mleczkiem. Otwiera garaże, wchodzimy wszyscy do środka, pełno tam tych samochodów. On wskazuje na Steyera 220, samochód oficerów SS. Steyer 220 jest sprawdzony, wszystko gra. Dobra, Kazek, ty teraz
z chłopakami pod magazyn i jak będziecie gotowi, umundurowani, wszystko będziecie mieli, to pamiętajcie, że cały komplet wszystkiego dla mnie musi być, bo ja nie będę mógł długo tam się zastanawiać. No dobra, chodzimy tam, ta klapa ze środka i możemy otworzyć. Zdrętwiałem, co u licha, przecież wiem, że śruby tam nie ma od wewnątrz. Staszek stał z tamtej strony torów, żeby miał spojrzenie na to, co się dzieje tam z tyłu. Staszek, pomóż. I dźwigamy klapę. Otworzyła się. Po kolei ostatni zamyka klapę. Na hol główny, drugie piętro, ale tamte drzwi, nie tylko na zamek, ale sztabę, które ja nie zauważyłem, płaskownik stalowy dodatkowo. Staszek, ganiaj do kotłowni jeszcze raz, tam jest przy łopatach łom stalowy. Poleciał, przyniósł, raz, dwa, jesteśmy w środku. Ubieramy się, nasze zawszawione tam gacie i koszuli zostawiamy im na pamiątkę. Od bielizny, buty, wszystko. Dla mnie Staszek, a bojowy chłopak, no nic dziwnego, harcerz. Znalazł oficerski mundur. Untersturmführer der Waffen SS. No dobrze, dajcie znak Gionkowi, że jesteśmy gotowi. Dwie minuty, podjeżdża pod rampę samochodową na drugim piętrze, gdzie jest główne biuro. Na ścianie taka duża tablica, wiszą tam pod odpowiednimi numerami wszystkie klucze. Nie ma tylko klucza do Bekleidungskammer. Łom był kluczem, żeby się tam dostać. Mamy wszystko. Genek podjeżdża, wychodzi z wozu, czapkę zdejmuje, bo ja jestem oficerem SS, więc on wie, co ma robić i jakby coś tam meldował. Ja kiwam ręką, że ma wejść do magazynu. On wchodzi, ubiera się szybko. W tym czasie ksiądz i Staszek broni amunicję do bagażnika. Wszystko zapakowane do bagażnika. Genek wraca już jako SS-man. Ten na posten budzie 67 metrów, przygląda się, ale my się go nie boimy, bo on jest SS-man, a my też. Genek do kierownicy, ja przy nim, za mną ksiądz, za Genkiem Staszek. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy w drugą uliczkę. SS-man trzyma rower i zapala papierosa. Zobaczył nas, odwrócił się. Heil Hitler! Heil Hitler! Genek mówi, widzisz, Kazek? Jest w porządku. I jedziemy dalej. Dwóch idzie SS-manów. Bo czyli Heil Hitler, Heil Hitler. Jedziemy dalej. No dobra. Ja mówię, Genek, wszystko idzie gładko, ale powiedz mi, przecież tam, gdzie będzie już wyjazd z terenu obozowego, to my nie wiemy, czy tam przepustki trzeba mieć, czy hasło, czy... No nie wiemy. A Genek na to. Nie zawracaj D, bo tylko pomyśl. Oni zobaczą samochód z rejestracją SS, a w samochodzie SS-manów z oficerem. To co oni będą mędrkować? Jedźmy i wierzmy, że to oni wszystko nas tam puszczą. Okej. Okay. Wreszcie patrzę. Jest to wyjście, tam szlaban. 50 metrów, szlaban na dole. 30 metrów, szlaban na dole. 15 metrów, Genek na jedynce, szlaban na dole. Muszę się przyznać, że w tym czasie ja opuściłem swoich kolegów, bo przecież oni na mnie liczyli, jedynego, który znał język niemiecki. A ja nie byłem już w obozie, bo postanowiliśmy, jeśli nam się nie uda na jakimkolwiek etapie na terenie obozu, to likwidujemy samych siebie. Ja jestem myślą nie tu, tylko u mamy. Żegnałem się. Koniec. I w tym samym momencie dostaję silne uderzenie z tyłu od księdza w kark i syczący głos do ucha. Kazek, zrób coś! Ocknąłem się. Szybko otwieram te drzwiczki, wysuwam ramię, żeby widzieli, że to jest niezwykły SS-man. I taką wojskową tam, pani jest dziewczyną, to nie powiem, ale pani już wie, nie? Wiązkę taką. Po lewej stronie stolik, krzesło i SS-man, a po prawej stronie ta buda i tamten z tym RKM-em. Ten do niego coś krzyknął z tej budy, a ten na dole podskoczył do korby, kręci i szlaban idzie do góry. Genek na to tylko czekał, na gaz, byliśmy na wolności. To była pierwsza ucieczka i ostatnia. Bohater reportażu i żaden z uciekających wtedy więźniów nigdy nie zostali złapani. Kazimierz Piechowski po ucieczce walczył w AK, za co w komunistycznej Polsce został skazany na 10 lat więzienia. Dziś już na emeryturze mieszka w Gdańsku.